Father was right. We shouldn't have gone so deep. Tak czy inaczej, muszę się napić wody teraz. Uzupełnić, kurde, płyny. I wrócić do tego miejsca. Węże nie są straszne? No straszne nie są może, chociaż potrafią przestraszyć. Wydaje mi się. Tak, tak, mam, zawsze biorę ze sobą wodę, tylko teraz jakoś tak... Przez czysty przypadek wziąłem jedynie... jedną butelkę. Krwiste wnętrze. O, bulwy zaczynają rosnąć. Weźmiemy jedną galaretę. No dobrze. Potem się będę nad tym zastanawiał. Teraz trzeba wracać tutaj. Welcome aboard, Captain. Na pokładzie mnie witają. A nawet zjem sobie tego galareciaka, to nie ma akurat dużego znaczenia teraz. Bateria załadowana, te małe baterie załadowane, w porządku. Miejsca w ekwipunku. Najpierw porządek z tym trzeba by zrobić. Czy musiałem się napić przecież, na Boga? No bo jak inaczej, w dół miałeś iść, chłopaku. No właśnie tu. I zobaczmy. Wysokopojemnościowa butla. Mam ją tutaj. Mogę jej zdjąć? Nie mówcie mi, że muszę robić kolejną. Okej, mamy złoto, rudę miedzi, takie inne rzeczy. Ruda miedzi się zawsze przyda do czegoś. Złoto też się zawsze przyda i diamenty. I magnetyt też tu odstawimy. Już nie ma miejsca w szafce. Dobrze, teraz powinno wszystko być ok. Napijmy się. Prawie zostałem zaspokojony. No i to będzie butla. Porządna. Trzy minuty. Okej. Okay. Co by tu jeszcze warto było zrobić? Egzoszkielet, wow. Płetwy? W zasadzie mógłbym to zrobić. Tytan, guma, lit. Czemu by nie? Nóż jest w porządku. Działko grawitacyjne. Cyklop, na razie nie ma o czym mówić. Simot. Jeszcze kompensator. Sztabka plastali. Chyba mógłbym to zrobić. Okej, okay, żeby mieć zanurzenie na większą głębokość, chociaż to chyba mi nie jest potrzebne do szczęścia tak bardzo. Jak stoimy z energią? Na razie jest tego brud. O, tu mamy sól. Ten magnetyt muszę gdzieś przełożyć. Dobra. Aha, coś właśnie znalazłem do... Znalazłem coś, co mógłbym w bazie postawić. Coś na wodę. Moduł wewnętrzny. Tytanowa donica ze sztuczną glebą. Czym się różni tytanowa? Chyba tylko wyglądem. Różne? Nie.
Proszę. Maszyna filtrująca wodę. No i proszę. Czyli miedziany przewód trzeba najpierw zrobić. To jest do zrobienia bardzo łatwo. Kurde. Baterie. Zaczynamy dość strasznie, straszne zamieszanie wykonywanie tych. No ale dobra. Mamy miedziany przewód. Co dalej? Aerożel. Szukaj pani aerożelu tym wszystkim. Czemu mi tutaj... A to są nowe te... Aerożel. No tutaj. Galareciak i rubin. Proszę, proszę. Mam i to, i to. Znaczy galareciaka zjadłem. Jeśli mam być szczery. Zjadłem go. Rubin, sól. To sobie też zabierzemy. Muszę wrócić na statek i tam wywieźć trochę rzeczy. Proces produkcyjny. Działko zrobić? Okej. Zobaczmy tutaj. Rożel też gotowy już. To mi się podoba. I został jeszcze tytan razy 3, akurat tego to mamy nadwyżki. NaCl, czyli sól. Odłożymy tu. Tu jest problem, kurde, za dużo mam rzeczy. Muszę magnetyt gdzieś przełożyć do innej szafki. Okej. Na razie dajmy tu magnetyt. A potem się wymyśli coś specjalnego na tą okazję. Rubin też tu. Okej. Zobaczmy, jak to będzie działało. Nie wiem, będzie wymagało trochę energii, co? To co tu trzeba wrzucić? Postęp filtracji. Woda 1%, sól 3%. Aha, to chyba wytwarza to wodę, nie? Dobra. Zakładam, że wodę pobiera z zewnątrz. Woda 3%, sól 6%. Elegancko. No nie było mi to konieczne do przetrwania. I to mamy to za sobą. Do cyklopa jeszcze brakuje trochę. Zobaczmy schematy. Mamy tą butlę, to nie są takie... chyba najważniejsze to teraz zrobić tego robota pływającego. Kombinezon. Sztabka plastali, szkło maliowe. Chyba mogę to zrobić. Mam ołów, koszta sztabka plastali. Nie wiem, co to jest. Sztabka plastali. Nie. Może tu, sztabka plastali. Tytan i lit. Dobra, potrzebuję dwie sztabki plastali, o ile się orientuję, prawda? Dobra. Tylko czy litu mi starczy? Chyba lit będzie problemem. Tak jest. Na razie zrobimy sztabki plastali. Tylko. Ale to już będzie jakiś etap, nie?
Energia 601. Dobra. Dobra, skoro będziemy mieli problemy z energią, to zobaczmy sobie ten termalny. Gdzieś tu zrobiłem coś takiego, nie? Znaczy mam dostęp... A, reaktor termalny. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Ale faktycznie energii mi ubywa. Zastanawiam się, czy mogę wyłączyć to urządzenie. O, zużywa energii od cholery. Potrzebuję więcej litu. To jest wręcz rzecz konieczna do tej zabawy. Reaktor termalny, mniejsza z tym. Okej. Jeszcze niech tylko rzucę okiem na... Aha, już wiem, na co chcę rzucić okiem. Chcę rzucić okiem na ten mechanizm, który... tego robota, którego chcę zrobić. Co to mi będzie jeszcze potrzebne z takich składników mniej niż podstawowych. Fajnie było, gdyby to było też podzielone na jakoś, na segmenty. Żebym mógł znaleźć szybko. To są zabudowania. Gdzie jest ten schemat? Zlitujcie się nade mną. O tu. Ołów jest, diament jest, szkło emaliowe. Zobaczę jeszcze, co jest potrzebne. Aerożel razy dwa też warto by było zrobić. Okej. Okay. Szkło emaliowe, aerożel w porządku. Szopka polestali. Szkło. Szkło emaliowe. Uuu, panie, ząb stalkera. Shit. Czyli ząb stalkera. Ale to też się da zrobić, nie? Tak, optymalizacja tak średnio, muszę powiedzieć. Proszę. Już się znalazły jakieś rzeczy. Ale najpierw... uporządkujemy... uporządkujemy Simota, bo tutaj też mam coś. W tych skrzynkach. Coś, co będzie mi potrzebne później. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Okej, zabierzmy dwie butelki wody. Liczę na to, że ta filtracja dostarczy mi dwóch dużych butelek, znaczy cztery te. Cztery butelki, ale cholera wie. Na jakim jesteśmy etapie? 40%. Sól 82%. No dobra. Wymienię sobie też baterię od razu. Hop, hop, hop i hop. Niewiele trzeba, ale... 94-97%. Chyba to urządzenie naprawcze tylko. Też nie warto. Ale lepiej na 100% lecieć, nie? Przepraszam. Te się doładują i będzie git. Ciągle ubywa mi energii. Się waha to. Mniejsze z tym. Kurde. Chyba poczekam do świtu, nie? Skoro mamy już łóżko, to wykorzystajmy je. Jego obecność. I wypłyńmy za dnia. Okej.
jak się zachowuje sytuacja tutaj. No proszę, jest trochę soli tu. Chyba muszę to opróżniać, bo... Z tą solą też można coś zrobić potem fajnego. Okej, odrobinę jedzonka jeszcze przed wyjściem. Chyba woda się zrobiła, nie? Taki był dźwięk. Ej. Patrzcie to. Duża butelka czystej wody. To ładnie. Na razie to odłożymy tu. I spadajmy. Przeszukać to miejsce, które znalazłem. Welcome aboard, Captain. Kurde, co ten Simon taki znowu poobijany? Ktoś cię w nocy napadł, jak nie patrzyłem, co? Chyba tak. Płyniemy? Płyńmy. Metrów, no. Trzeba ulepszyć. Ale najpierw popłyniemy... Tak, gdzieś w tamtym kierunku było to, nie? WSW. Od bazy. To nie popatrzyłem na odległość, ale... Problem polega na tym, że... 500 metrów to ciągle jest ogromna głębokość. Nawet jak ulepszę Simota dwa razy, to co mi to da? Chyba nie dopłynę na 500, na 3, chociaż na 500 metrów może bym dopłynął. Chyba to by było plus 100 metrów za każde ulepszenie, nie? Pewnie tak. A, takie rzeczy są. Koordynaty tutaj są. No dobra. Ale to mi się wydaje oszustwem lekkim. To jest to? To jest chyba to. No proszę, proszę. Tu więcej nie ma? Musi być jakieś wejście, nie? Bioreaktor. Już dawno odkryty. Działko grawitacyjne wieki temu. Nie ma tu żadnej ciekawej technologii chyba dla mnie. Ale warto było sprawdzić chyba, nie? Pamiętam, jak się cieszyłem, jak Simota zrobiłem. To jest tak boleśnie niewystarczające. Teraz... Pięćset metrów, kurde. No, trzeba zrobić tego Simota. Nie widzę tu żadnego wejścia nawet do środka.
A jednak. Zamek jest zamknięty tutaj. Powinien być jakiś włas gdzieś. Ale może nie ma. W tych drzwiach, które widziałem, nie da się wypalić dziury. Niestety. Albo to jest niedostępne. Strasznie hałasują te ryby tam. Spróbuję gdzieś tam poszukać troszkę wyżej. O, ktoś został z nami na dłużej! Pierbek. Dziękuję za rysunek. Cześć, suby, cześć, czat. Dostanę się tu. Albo jestem ślepy, albo nie ma tu wejścia. Chyba, że... No i proszę. Nie sądzę, żebym znalazł tu cokolwiek... super interesującego, ale kto wie. Bardzo nie przyjdzie, to chyba ten rekin. Ja pierniczę, jak ja tracę totalnie... nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie dół. Już teraz. Nic tu więcej nie ma. Ciemno jak diabli. No dobra. To też nie jest jakieś super duże pewnie. Peda. Ale się schowało. Spis załogi. Dobra, tu chyba już więcej nic nie znajdę. Wodę mamy. Zastanawiam się, gdzie popłynąć teraz. Trzeba pomyśleć nad tym schematem, żeby wzmocnić Simota, że można było zejść niżej. Systemy obronne Simota. To się może przydać, kurde. To jest dużo rzeczy. Weź rybę odejdź. God damn it! Przyjrzymy się tam. No nie. Zębów Stalkera nie widzę. Powinienem widzieć. Bo mam ulepszenie, ale... A to jaki jest numerek? 17? Chyba zbadany dosyć dokładnie, nie? No dobra. Tak, litu potrzebuję przede wszystkim. Cały czas.
ale ciągle poruszam się tak w zasięgu kilometra. Od statku. Oh shit! Odejdź, ty już nie potrzebujesz tego zęba. Lit na wyspie obcych? A ja nie pamiętam, gdzie ta wyspa już była. Ale to sobie mogę włączyć sygnał i poszukać tam, to prawda. Tych zębów potrzebuję. Ale chyba mam nadwyżkę teraz. Siglite. What the... O, proszę. Jak go pogoniłem, dziada. Zjadłem sobie, nawet wodorosta sobie zjadłem. Taki jestem Robinson.